Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dzisiaj moim Państwa gościem prezes zarządu Kombinatu Konopnego, Maciej Kowalski. Maćku, witam Cię serdecznie. Dzień dobry wszystkim, cześć. Jak sama nazwa wskazuje, kombinat konopny, czyli konopie, czyli zioło, mniej lub bardziej. I o pewnych kontrowersjach wynikających z prowadzenia tego biznesu i ogólnie z branżą chciałbym z Tobą porozmawiać dzisiaj. Nawiążemy też oczywiście do rekordu chyba, który jaki padł ostatnio, jeżeli chodzi o akcję crowdfundingową, ale o tym trochę później. Na samym początku chciałbym Cię zapytać, ile już czasu siedzisz w tym biznesie? Skąd w ogóle pomysł na to, żeby uprawiać konopie w Polsce? Ile ja siedzę w tym biznesie, to już chyba dłużej w nim siedzę niż nie siedzę, bo gdzieś tam od 17 roku życia właściwie, czyli ponad 15 lat. Początkowo to się zaczęło od zainteresowania po prostu konopiami indyjskimi, marihuaną i kwestią polityki narkotykowej, czyli tego, że w 2000 roku zafundowano nam najbardziej restrykcyjne prawo w Europie. No i gdzieś tam jako aktywista czy działacz społeczny byłem zaangażowany w ruch na rzecz legalizacji, tak, który wcześniej nazywał kanabat, potem wolne konopie. No i z tego opowiadania o tym, z tego zajmowania się tematem pojawiły się gdzieś poboczne wątki, czyli a czy wiecie, że konopie to można w przemyśle też zastosować. No i dla nas to było taka ciekawostka i z tej ciekawostki to tak w takim telegraficznym skrócie 15 wiesz, lat w 15 sekund z tej ciekawostki stwierdziłem, że trzeba zobaczyć, o co to chodzi i tak ta ciekawość mnie dowiodła do tego, że w 2014 roku założyłem firmę, zacząłem rzeczywiście te konopie uprawiać, no i w taki dość dynamiczny sposób wszystko to się rozwinęło z hobby w realny taki konkretny biznes. Powiedz, co się robi z konopi poza produktem, który w większości jest znany, czyli tak zwany popularny skręt. Oczywiście to mówimy w realiach naszego kraju o czymś, co jest nielegalne, ale jeżeli mówimy o produktach legalnych, co można z konopi robić? Z jednej strony internety są pełne mądrości o tym, że tysiące zastosowań konopi są, no bo teoretycznie rzeczywiście tak i tak historycznie konopie są rośliną o bardzo szerokim zastosowaniu, bo w ogromnym uproszczeniu rośnie sobie łodyga i na górze tej łodygi jest kwiatek, który ma ziarenka. Inne zastosowanie mają te ziarenka, w skrócie olej spożywczy, zwykły, jadalny, taki dobrej jakości olej. Czym innym są kwiatki, z których powstają olejki CBD przede wszystkim i wszelkiego rodzaju preparaty oparte na CBD, na kanabinoidach. A jeszcze czym innym jest łodyga, czyli ta największa ilość biomasy, która tam powstaje, z której no, my w tej chwili uderzamy w branżę włókienniczą, czyli w wydobycie tego włókna. To, co pozostaje po wydobyciu włókna, paździerze, to są płyty paździerzowe, to są akcesoria meblowe, to są akcesoria ściółkarskie, czyli de facto w pewnym sensie można zrobić wszystko z konopi. Oczywiście nie wszystko się opłaca, nie wszystko ma sens i nie wszystko jest produkowane, bo tak jak powiedziałeś, no, susz jest rzeczą najpopularniejszą, najlepiej kojarzoną, a drugą rzeczą są olejki CBD z tych najpopularniejszych i najbardziej dostępnych już w tej chwili realnie robionych. Powiedz, jak wygląda obecnie rynek w Polsce sprzedażowy? Jaka to jest dynamika wzrostu rok do roku tego biznesu? Ja nie jestem w stanie powiedzieć, jak to wygląda w cały rynek jakby. No ja w swojej firmie i poprzedniej w tej chwili kwartał do kwartału regularnie 20% przyrostu mam obrotów. No mówię w ujęciu kwartalnym, tak? Nie zanualizowanym, tylko z kwartału na kwartał, co oznacza mniej więcej razy dwa co roku. I to jest takie tempo, które wynika nie tyle z tempa rozwoju rynku, co zdolności rozwoju organizacji. No, nie sposób urosnąć 10-krotnie w ciągu roku, znaczy można, tylko można się przewrócić wtedy, tak? Choroby wieku dziecięcego dopadają i tak dalej. Więc rynek jako cały rośnie tak naprawdę jeszcze szybciej. Ja jak w 2016 roku wprowadzałem pierwsze olejki CBD mojej firmy, to na Allegro było kilkanaście przedmiotów, jak się wpisało CBD. W tej chwili jest kilkanaście tysięcy przedmiotów. Więc to jest taka miara rozwoju tego rynku. 5 lat temu praktycznie nikt o tym nie słyszał, to była nisza niszy, a w tej chwili właściwie hasło olejki CBD, olejki z konopi, no to właściwie każdy gdzieś tam coś mu dzwoni. Maćku, opowiedz o akcji crowdfundingowej. Ogłosiliście, że taką akcję crowdfundingową przeprowadzacie. Przycisk start, jeszcze zanim się wszyscy zdążyli zorientować, to trzeba było serwery.
trzeba było serwery wyłączyć, bo w 42 minuty, tak, chyba zanim się wszyscy zorientowali, co się dzieje, serwery zostały wyłączone. Kwota zebrana przekroczyła, czy te wpływy przekroczyły kwotę, którą potrzebowaliście. Powiedz o kulisach, co się stało? Jak to się w ogóle wydarzyło w 40 minut? To oczywiście z zewnątrz patrząc, to trwało 40 minut. Ja patrzę na to z perspektywy tych 12 lat zajmowania się, tak? Bo mamy, no nie tylko oczywiście moja działalność, tylko na całym świecie ta branża budzi bardzo duże emocje. Ludzie czytając w jakichś tam czy inwestorskich klimatach, czy konopnych, widzą, że rynek na świecie się rozwija i dużo przedsiębiorców dochodzi do wniosku, że trzeba samemu coś spróbować, natomiast większość osób no, nie ma takiej możliwości, nie ma takiej chęci i szukała gdzieś możliwości zainwestowania w konopie, natomiast takiej możliwości nie było. Ja jakoś tam zasłynąłem, to może złe słowo, ale stała się moja transakcja poprzednia dość rozpoznawalna, czyli sprzedaż poprzedniej firmy, gdzie nie tylko pokazałem, że fajne rzeczy można robić, ale że można na tym spektakularnie jeszcze zarobić. I kiedy umożliwiłem taką możliwość jak zainwestowanie, bo to ja nie lubię tutaj w ogóle jakichś zwrotów w stylu zrzutka czy coś takiego. To nie jest tak, że to ja coś dostałem, to ja coś oddałem. Ja umożliwiłem osobom, które od lat mnie namawiały do tego, żeby zainwestować w moją firmę, wreszcie uczynienie tego w bardzo prosty sposób. Pod tym kątem crowdfunding jest rewelacyjny, bo jeżeli normalnie zakładasz spółkę, jeżeli ja bym z tobą chciał założyć spółkę, no to musimy gdzieś tam ustalić umowę spółki, pójść do notariusza, dogadać się. To jest wszystko takie dość czasochłonne i wtedy zakłada się, że to są tacy wspólnicy aktywni, realnie zaangażowani w ten rozwój. Natomiast w spółce akcyjnej mamy ten komfort, że jest główny akcjonariusz, jest zarząd, czyli ja i ja tą firmę prowadzę. Natomiast jeżeli ty chcesz w nią zainwestować 1000, 2000, 10 tysięcy złotych, klikasz, jesteś udziałowcem i nic de facto nie musisz robić, a masz pełne z tego tytułu przywileje i korzyści. No i jak się okazało, chętnych nie brakuje, bo tam prawie 1000 osób się zapisało i kolejne kilka tysięcy osób do nas wypisuje, że chciałoby i kiedy następna runda, mi się podoba ten status dobra rzadkiego, czyli akcje kombinatu nie są czymś, co każdy może sobie w każdej chwili kupić, co bardzo dobrze wróży tym setkom, temu prawie 1000 osób, które kupiło te akcje, no bo jak trafią do obrotu, no to można domniemywać, że dobro pożądane, dobro, o które ludzie chcą, no to jego cena rośnie. Powiedz, co zrobicie z tymi pieniędzmi? Ta kwota to jest jakby środki na komercjalizację rozwiązań, które ja opracowywałem przez ostatnie 2 lata. Znaczy po tym, jak ja z poprzednią firmą się rozstałem, to założyłem sobie kombinat konopny jako coś, co nazywam prywatnym ośrodkiem badawczym, czyli przez 1,5 roku inwestowałem swoje pieniądze, swój czas i czas tych około 10 osób, które przez ten czas zatrudniałem, w eksperymentowanie. Testowanie różnych rozwiązań, z tego względu, że konopie przez kilkadziesiąt lat była taka dziura produkcyjna i uprawowa, i przetwórstwa, więc dużo technologii po prostu jest zacofanych, przestarzałych, więc chcąc drogą rewolucyjną, a nie ewolucyjną nadgonić ten czas, robiłem mnóstwo dziwnych rzeczy. I teraz udało się 2 takie główne filary zidentyfikować, czyli przerób włókna w sposób umożliwiający produkcję tekstyliów z tego włókna i proces produkcji olejków CBD, który omija sporo etapów, dzięki czemu jest tani w produkcji. I te 2 produkty chcemy no, przejść z fazy takiej R&D badawczo-rozwojowej i takiej półtechniki do skali po prostu komercyjnie produkcyjnej. No i te 2 produkty, czyli olejki CBD, to jest przyszły rok, który trafią na rynek, a wyroby tekstylne to są jeszcze 2 lata rozwoju, no bo to jest taki mocno objętościowo duży biznes, tak? Po prostu trzeba postawić halę, postawić maszyny, cały rozruch to jest kilkanaście miesięcy. Maćku, branża specyficzna, budząca na pewno wiele kontrowersji. Powiedz, z czym się musicie mierzyć na co dzień? Czy to jest po prostu tak, że to jest biznes na granicy prawa, już ocierający się o legalność działania, czy wręcz na przekór wszelkim być może stereotypom czy skojarzeniom, jest to normalny, bardzo fajnie funkcjonujący biznes, który można rozwijać i w który można spróbować wejść samodzielnie?
Trochę zależy, kogo spytać, bo części osób zależy na kreowaniu tego wizerunku takiego gangstersko-podziemnego, bo to się sprzedaje po prostu, tak? Ja wręcz przeciwnie, ja staram się pokazywać, że to jest biznes jak każdy inny. Tak naprawdę największe trudności, największe bariery, jakie wiążą się z prowadzeniem biznesu konopnego w Polsce, to dotyczą tej drugiej części zdania, czyli w Polsce, a nie konopnego. Po prostu kwestie związane z urzędami skarbowymi, ZUS-ami, starostwem powiatowym, wszystkim po kolei. No bo jak stawiasz fabrykę, w której masz przetwarzać konopie, to postawienie fabryki po prostu jest uciążliwe ze względu na przepisy. Natomiast no, daleki jestem od jakiegoś tam biadolenia, no prowadzisz firmę, to musisz być na to gotowy. Natomiast ta konopność tego interesu wcale nie generuje tutaj jakiegoś dodatkowego źródła. Jeżeli, nie wiem, kiedyś na takim spotkaniu z rolnikami powiedziałem, że konopie powinny być tak samo nieregulowane jak buraki cukrowe. No i zgłosił się pan i mówi, a wie pan, jak buraki cukrowe są uregulowane? Tam to są dopiero jakieś kwoty, jakieś limity, jakieś coś. Także no ogólnie prowadzenie działalności w Polsce po prostu, czy no, tylko w Polsce, jest uregulowane i z tym trzeba się liczyć. Jeśli chodzi o ten konopny obszar, to jeżeli się wie, co się robi, to nie ma problemu. Duża część osób nie wie, co robi. Na przykład taki najczęstszy problem w branży konopnej, ktoś tam zobaczy, że susz konopny się dobrze sprzedaje, to kupi go sobie w Hiszpanii, przywiezie do Polski, sprzedaje i mówi, że on ma certyfikaty, że on jest legalny i wszystko gra. Przychodzi CBS i mówi, no halo, ale to nie jest legalne. A ty wyciągasz certyfikat, mówisz, ale mi pan z hotmail.com napisał, że to jest legalne. No to nie wystarczy, to trzeba jednak wiedzieć, co się robi, co się kupuje, samemu sobie przeanalizować ten surowiec i tak dalej. Ja mam ten komfort, że mamy pionowo zintegrowane przedsiębiorstwo, czyli ja wszystko robię sam. Sami to produkujemy, sami to przetwarzamy i sami wprowadzamy do obrotu, dzięki czemu ja wiem, co jest moim produktem i panuję nad jego legalnością. Także nie uważam, żeby ta konopność była jakąś barierą, wręcz przeciwnie, jest ułatwieniem, bo jest ciekawa. Jest, przykuwa uwagę i fakt, że założy się firmę konopną, prowadzi się firmę konopną, łatwiej przykuć czyjąś uwagę, niż jeżeli bym prowadził 150 zakład meblarski pod Elblągiem. Okej, Maćku, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem dzisiaj Maciej Kowalski, prezes zarządu Kombinatu Konopnego. Maćku, no cóż, życzę Ci dalej dużo, dużo zdrowia, konsekwencji w działaniu i być może w przyszłości kolejnego rekordu. No, może wyznaczysz pewien trend, jeżeli chodzi o crowdfunding. Mamy teraz, proszę Państwa, do pobicia 42 minuty, rzucamy wyzwanie rynkowi. Czy to będzie do zrobienia? Mam nadzieję, że będę jak Siergiej Bubka, że sam swoje własne rekordy będę pobijać, także jeszcze będzie o nas głośno. I tego Ci życzę. Z Państwem się żegnamy. Maćku, jeszcze raz bardzo dziękuję. Dzięki. Dzięki, do usłyszenia, do widzenia.